Przegrywamy dzisiaj z Unią Dąbrowa Górnicza na własnym boisku 1-3. Z nami trener MKS-u Myszków Robert Majszach. Trenerze, były dwa zwycięstwa z rzędu, teraz są dwie porażki. Tak, no ja uważam, że dzisiaj nie zasłużyliśmy na tą porażkę. Uważam, że byliśmy z przekładającego meczu na pewno drużyną lepszą, no ale nie wygrywa ten zespół, który traci bramki, tylko ten, który strzela. No dzisiaj w tym elemencie, no gratulacje dla Dąbrowy, bo wykorzystali praktycznie wszystkie sytuacje, które mieli, tak? Zbyt proste sytuacje, uważam, popełniliśmy zbyt proste błędy, które kosztowało nas za tą bramki, a nie da się wygrać mecze, jeśli traci się z tak proste bramki, uważam. Graliśmy ostatnie dwa mecze z zespołami z czołówki tabeli. Tydzień temu porażka w Katowicach z Rozwojem, dzisiaj z Unią Dąbrowa Górnicza. Za tydzień kolejny bardzo ciężki mecz na Podlesiance. Jakie nastawienie przed tym meczem? No na pewno jedziemy grać o zwycięstwo. Tutaj nie ma łatwych meczy, czy ktoś z górnej tabeli, czy z dolnej. Każdy mecz niestety trzeba włożyć tutaj umiejętności, trzeba włożyć cechy policjonalne, żeby wygrywać mecze. Każdy zespół, który przyjeżdża, czy jedziemy na wyjazd, to każdy walczy o 3 punkty i my tak, też na pewno pojedziemy do Podleścianki, będziemy walczyć o te 3 punkty, tak? Na pewno musimy poprawić w grę, w tej defensywie, tak? Żebyśmy nie tracili bramek, które no, uważam, nie powinniśmy tracić. I jeśli chodzi o mówię, nawet przebieg dzisiejszego meczu, to na pewno boli, tym bardziej, że nie zasłużyliśmy na tą porażkę. A za tydzień no, musimy pozbierać się i jechać tam i grać o 3 punkty. Trenerze, tego życzymy. Życzymy przełamania i przynajmniej punktu z następnego wyjazdu. Dziękuję. Z nami trener Unii Dąbrowa Górnicza Dariusz Klacza. Trenerze, wygrywacie dzisiaj w Myszkowie 3-1. To chyba sprawiedliwy wynik. Jak trener sądzi? Zależy, kto na niego patrzy. Pewnie dla trenera Majchrzaka nie jest on sprawiedliwy. Czy wygrał zespół lepszy? Uważam, że wygrał zespół, który może lepiej realizował swoje zadania i miał plan na ten mecz. My taki plan mieliśmy od początku, żeby zacząć niżej, zobaczyć, czy Myszków zaskoczy, czy nie. Myśleliśmy, że będą grali na trójkę z tyłu, grali dwójką stoperów. Parę zaskoczeń było, ale byliśmy gotowi na to, że to może się dzisiaj zmienić. Chcieliśmy mimo wszystko strzelić bramki, pewnie Myszków też, i nam udało się o te 2 bramki strzelić więcej. No też trzeba powiedzieć, że chyba dużo szczęścia i byliście do bólu skuteczni. Nie strzelony rzut karny, słupek Myszkowa, no co więcej powiedzieć. Jak ktoś kiedyś powiedział w piłce nożnej, że jeden z wybitnych trenerów, że szczęście nie istnieje. Ja uważam w piłce nożnej, że szczęście właśnie istnieje w piłce nożnej, bo wiem, jaką, znając trenera Majchrzaka, jaką robotę wykonuje. I tutaj w takich meczach, gdzie ta praca, uważam, jest na podobnym poziomie, zespół jest na podobnym poziomie, to właśnie momentami może decydować szczęście. Dzisiaj fakt, ten niestrzelony rzut karny spowodował, że dało nam to troszeczkę wiatru w żagle, ale tak, do bólu byliśmy skuteczni. Dużo pracujemy nad tym, żeby sytuacje, które mieć, wykorzystywać. Dużo pracujemy nad obroną, żeby przeciwnik sytuacje, które ma, nie wykorzystywał. No i dzisiaj udało się być w jednej i drugiej rzeczy skutecznymi. Serdecznie jeszcze raz gratulujemy, życzymy powodzenia i do następnego meczu. Gratuluję, robicie świetną robotę, także oby tak dalej. Z nami Marcin Mączka, świetnie znany w Myszkowie, zawodnik, który spędził tutaj dużo czasu. Dużo fajnych chwil, Marcin. Dzisiaj przyjeżdżasz do Myszkowa w drużynie przeciwnej, no i psujesz humory myszkowskim kibicom. No, taka moja teraz rola, prawda? Zmieniłem klub, trzeba grać jak najlepiej ku dobru nowego klubowi, pchnąć się w górę tabeli, co nam na razie, myślę, że tak patrząc na chłodno, dobrze w miarę wychodzi. Oby tak dalej, obyśmy dalej tak mocno pracowali, tyle. Mam nadzieję, że Myszków też będzie robił swoją robotę i też będziemy się gdzieś tam w górze spotykali.
Jak czułeś się tutaj po powrocie, po takim długim czasie grania w Myszkowie? Jak ten powrót dzisiaj do Myszkowa? A to jest zawsze bardzo fajnie wrócić na stare śmieci. Zobaczyć chłopaków, zobaczyć tutaj cały klub, jeszcze raz obejrzeć te mury. To jest zawsze bardzo miłe, bardzo fajnie było pogadać tu z chłopakami, więc mega plus. Marcin, a wróćmy do meczu. Co powiesz o meczu? Wygrywacie dzisiaj 3-1. Jak wcześniej rozmawialiśmy z trenerem, mega skuteczni. Też trochę szczęścia chyba. Troszkę szczęścia na pewno. No, troszkę szczęścia musi być, żeby to wszystko jakoś się tam układało. Ale też mieliśmy jeszcze sytuację. Bartek Kucharski pobronił. Wiadomo, to jest świetny bramkarz, więc na czwartą ligę to też wam troszkę tam pomógł. Nam też trochę pomogło szczęście. Wiadomo, słupek z karnego, słupek potem ze strzału. Nasz bramkarz Olek też bardzo dobrze bronił, więc mecz ogólnie taki mi się wydaje, że do oglądania bardzo przyjemny, dynamiczny. No cóż, dziękujemy za dobry mecz w Myszkowie. Życzymy powodzenia. No i do zobaczenia w następnej rundzie w Dąbrowie Górniczej. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.